tvpodkarpacie.pl. Wiecie co, ja bym was taki bukiet róż przyniósł za tą drogę. To jest coś pięknego. A bukiet róż samorządowcom z gminy Zagórz wręczyć chcą podróżujący nową drogą pomiędzy Tarnawą Górną a Czaszynem. Przede wszystkim dlatego zrealizowaliśmy tę inwestycję, aby uatrakcyjnić gminę pod względem turystycznym, usprawnić komunikację, udostępnić nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. Jak również przyspieszyliśmy realizację tej inwestycji, aby ułatwić mieszkańcom życie w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej Zagórz-Komańcza. Na początek trochę danych technicznych. Droga gminna Czaszyn-Tarnawa jest zaprojektowana i zrealizowana w klasie technicznej D, czyli droga dojazdowa. Szerokość jezdni 3 metry, szerokość poboczy 2 razy po pół metra. Na całej długości usytuowano mijanki. Główne cele realizacji tej inwestycji to, jak wspominał burmistrz, udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz ułatwienie mieszkańcom gminy komunikację w trakcie realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej Zagórz-Komańcza. Sołtysi miejscowości, które łączy droga, dostrzegają kolejne plusy jej powstania. Też należałoby na nią spojrzeć w kategorii takiej drogi strategicznej, ponieważ jednostki ochotniczych straży pożarnej, jak również pogotowia ratunkowego, który jest w Tarnawie Górnej, zdecydowanie skracają czas dojazdu, jeżeli jest taka oczywiście potrzeba. Ta droga na pewno będzie nie tylko służyła naszym kierowcom, ale rolnikom, jak również rowerzystom, którzy bardzo chętnie będą chcieli spędzać wolny czas. Nowa droga od razu przypadła do gustu podróżujących. Nową drogą jedzie się bardzo dobrze. 83 lata żyłem tutaj. Tu szedłem, jak miałem 5 lat, do cioci, do Tarnawy. Po błocie, po wodzie, do góry nogi, buty w ręce. A teraz patrzcie, jak w Warszawie na Marszałkowskiej. Wygodnie, wygodnie. Nie zdecydował się. Tylko trochę za wąska, droga, ale może być, ujdzie. I trudno nie zgodzić się z opinią ostatniego kierowcy, bo wąsko na drodze jest. Jednak jak podkreśla inspektor nadzoru... Dysponowaliśmy określoną szerokością i gdybyśmy chcieli wejść i poszerzyć tą drogę, musielibyśmy przeprowadzić proces wywłaszczenia i zakupu działek sąsiednich. Jest to proces kosztowny, długotrwały, w związku z tym decyzja gminy prawidłowa, gratulacje dla samorządu. Koszt inwestycji drogi o długości 1,750 metrów to 512 tysięcy złotych. Inwestycję w 80% dofinansowała wojewoda podkarpacki. Z gminnej kasy na realizację zadania przeznaczono więc niewiele ponad 100 tysięcy złotych. Kierowcom wypada tylko życzyć szerokiej drogi mimo tej szerokości istniejącej i prosić o zachowanie ostrożności. tvpodkarpacie.pl